Jutrzejsze oblicze wiosny będzie takie, jakiego najbardziej oczekujemy. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. Przed nami pogodna noc. Nad ranem temperatura minimalna od 11 do 14 stopni. Przed południem sporo błękitnego nieba i słońca. Jedynie gdzieniegdzie w Sudetach oraz od Podkarpacia po Roztocze może pojawić się przelotny deszcz. Około godziny 10 już przeważnie powyżej 20 stopni. W drugiej części dnia lokalnie na Dolnym Śląsku oraz od Tatr po Roztocze oraz na Podlasiu miejscami popada i zagrzmi. Burze możliwe z silnym wiatrem i mocniejszymi opadami. Nad resztą kraju wciąż dużo słońca. Maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu Gdańskim do 27 od ziemi lubuskiej po Wielkopolskę. Wiatr z kierunków północnych słaby do umiarkowanego, a podczas burz może być silniejszy. Ciśnienie bez większych zmian. Po południu w Warszawie 1005 hektopaskali. W środę zachmurzenie zmienne i miejscami na krańcach wschodnich oraz na południu po ziemi łódzką opady przelotne. Lokalnie mogą pojawić się burze i od 21 do 25 stopni. W czwartek przeważnie jest słonecznie, ale na południowym zachodzie także od Podlasia po Podkarpacie oraz w pasie gór miejscami przelotny deszcz i lokalne burze. Niektóre mogą być z gradem, intensywniejszymi opadami i porywistym wiatrem. Temperatura od 21 do 24 stopni. Od soboty na chwilę zrobi się chłodniej. Na chwilę, bo od wtorku znów zrobi się gorąco. Spokojnego popołudnia, do zobaczenia.